jest elementem szerszego programu. W Łańcucie zawiązała się Koalicja dla Niepodległej, czyli takie partnerstwo czterech podmiotów, czyli Muzeum Zamek w Łańcucie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury oraz Fundacji Podkarpacki Instytut Edukacji Społecznej. Te cztery podmioty po zawiązaniu koalicji zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację, o dofinansowanie projektu, który zakładał realizację trzech zadań. Pierwsze zadanie zostało zrealizowane 1 października. Była to projekcja filmu Piłsudski. Były dwie projekcje. Pierwsza projekcja dla uczniów wszystkich 8 klas łańcuckich szkół podstawowych oraz druga projekcja dla każdego zainteresowanego mieszkańca naszego miasta. Drugie zadanie zostało sfinalizowane dzisiaj. Tutaj przy wejściu, może Państwo już widzieli, a jeżeli nie, to będzie jeszcze okazja, znajdują się wydrukowane mapki, które zawierają ścieżkę dydaktyczną łańcuckie ślady ku odzyskaniu niepodległości. I ta ścieżka została zainaugurowana pierwszym takim oficjalnym przejściem dzisiaj. Wzięła w niej udział klasa 7 ze szkoły podstawowej nr 3, a taki obchód po tych punktach w mieście prowadziła pani Joanna Kluz z Muzeum Zamek oraz pan prezes Fundacji Podkarpacki Instytut Edukacji Społecznej, pan Adam Halow. I krótko tylko o tej ścieżce. Jest to zbiór 16 miejsc, 16 obiektów na terenie miasta Łańcucha, które wiążą się z okresem starań Polaków o odzyskanie niepodległości, szczególnie z tym okresem związanym z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej. I ta mapka będzie z pewnością, taki jest nasz zamiar, świetną ofertą dla uczniów naszych szkół na lekcje historii regionalnej, ale także kolejną z propozycji dla chociażby turystów. I trzecie zadanie to to, na której inauguracji znajdujemy się dzisiaj, to wystawa Łańcucian Drogi do Niepodległości. Ta wystawa uporządkowała i w taki popularny sposób, łatwy, ukazuje wiedzę związaną ze staraniami tutaj naszych rodaków z Łańcuta i z najbliższych okolic w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości od okresu powstania listopadowego z 1830 roku aż do wojny polsko-bolszewickiej, czyli i do samej Bitwy Warszawskiej, czyli roku 1920. I ta wystawa została właśnie tak zaprojektowana, aby ukazywać ten okres historii i również jest to z kolejna wystawa, która w jakiś sposób może wpływać na promocję naszego miasta i popularyzować wiedzę na temat historii regionalnej. Aby nie przedłużać, tylko ze swojej strony chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w tej kadencji miasto Łańcuch stara się takie historyczne inicjatywy podejmować. Chciałbym też tutaj zwrócić uwagę, że mamy te spotkania historyczne, które prowadzi pani Kluz od stycznia 2020 roku, to właśnie w tym roku zainaugurowaliśmy te spotkania i na pewno ten projekt nie jest ostatni, mamy w głowie kilka kolejnych pomysłów i jeżeli tylko będzie szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, dalsze wsparcie od pana burmistrza, aby takie projekty w naszym mieście realizować, to z pewnością to patriotyczne takie tutaj zacięcie w mieście i kontynuacja tej tradycji, będziemy starali się to w dalszych inicjatywach podejmować. Witam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ w udziale przypadł mi zaszczyt wprowadzenia w tematykę tej wystawy. Opowiem Państwu o tym, co w tym wspomnianym już przez pana Michała okresie wydarzyło się w Łańcucie. Nie ulega wątpliwości, że w czasie zaborów główną płaszczyzną, wokół której ogniskowało się życie polityczne Polaków, była kwestia odzyskania niepodległości. To pragnienie, marzenie o wolnej ojczyźnie nie pozostawało obce również łańcucianom, którzy od samego początku bardzo ochoczo włączali się do walki o wolną Polskę. Może na początku parę słów na temat tego, jak wyglądała sytuacja w Łańcucie w okresie zaborów. No, jak wszyscy doskonale wiemy, wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku Łańcuch włączony został do Austrii. Od tego momentu mieszczanie poddani zostali administracji i sądownictwu rządowemu. Oczywiście systematycznie ograniczana była też ich samorządność. Natomiast oni sami zobligowani byli do przestrzegania kolejnych, coraz to nowszych przepisów, które były wprowadzane na terenie całego kraju. To, co jest ciekawe i charakterystyczne dla Łańcuta, to fakt, że już na początku w Łańcucie stacjonować zaczęła duża załoga wojskowa. W samym mieście i w okolicy rozlokowano około 1000 żołnierzy,
którzy odpowiadali za stałą ochronę granicy pomiędzy zaborami, czyli tak zwanego kordonu. Ja tutaj zaznaczę, że ta granica przebiegała bardzo blisko, w sąsiednich lasach. Jeżeli chodzi o samo miasto, żołnierze początkowo zostali zlokalizowani w kilku obiektach, natomiast pod koniec wieku XIX zakwaterowano ich w koszarach na przedmieściu. Tam w latach 1890-96 powstał zwarty kompleks budynków. No i te koszary oczywiście służyły wojsku austriackiemu, potem austro-węgierskiemu, aż do czasów I wojny światowej. Austriacy korzystali też z ujeżdżalni, która została wybudowana około 1840 roku. Ten budynek maneżu zachował się po dzień dzisiejszy. I kolejnym takim obiektem, który służył armii, był budynek podominikański, w którym po wielkim pożarze miasta, jaki wybuchł tutaj w roku 1820, Austriacy urządzili szpital wojskowy. I tenże szpital w tym obiekcie funkcjonował do czasów I wojny światowej. Łańcut, pomimo tego, że miał położenie takie prowincjonalne, bo leżał w końcu z dala od stolicy kraju, od stolicy regionu, tak naprawdę był miastem, w którym nie zapominano o prawdziwej ojczyźnie. Tutaj te uczucia patriotyczne były bardzo mocne i mieszczanie dawali temu wyraz, chociażby w momencie, kiedy w sąsiednim zaborze rosyjskim wybuchało kolejne powstanie. Na terenie Galicji, co jest też bardzo istotne, walka prowadzona była nie tylko zbrojnie, ale również w sposób polityczny. I to zakończyło się, no, przynajmniej takim połowicznym sukcesem w roku 1867, kiedy Galicja uzyskała autonomię. W tym momencie w Galicji o wiele swobodniej, aniżeli w innych dzielnicach państwa zaborczego, mogła rozwijać się edukacja, oświata i zawiązywały się też liczne stowarzyszenia, stowarzyszenia o charakterze społecznym i kulturalnym. To, co jest też bardzo istotne, to w Galicji po 1870 roku wszystkie urzędy były sprawowane przez Polaków. Ci Polacy, którzy wywiązywali się dobrze ze swoich obowiązków, to nie ulega wątpliwości, tak naprawdę chronili też przy okazji swój kraj. Bo przygotowując wszelkiego rodzaju sprawozdania, które były potem wysyłane do organów centralnych w Wiedniu, no, bardzo często osłaniały działalność różnego rodzaju organizacji, organizacji o charakterze patriotycznym. A tych nie brakowało. Nie brakowało w Galicji i nie brakowało w samym Łańcucie. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju działaniach, to tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że w drugiej połowie wieku XIX mieszczanie byli o wiele bardziej sprawni w działaniu. Lata spisków przede wszystkim wyrobiły w nich upór i tak naprawdę ta działalność była na o wiele szerszą skalę, aniżeli jeszcze w pierwszej połowie wieku XIX. Każde powstanie w sąsiednim zaborze, w zaborze rosyjskim, było dla Łańcucian takim sygnałem do walki. I tak też się stało w roku 1830, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, które swoim zasięgiem objęło Królestwo Polskie, Litwę, część Białorusi i Ukrainy. Powstanie sprowokowane zostało poprzez ciągłe łamanie konstytucji, konstytucji Królestwa z roku 1815, a także takie niszczenie różnego rodzaju organizacji, często o charakterze oczywiście spiskowym, jakie na tamtym terenie funkcjonowały. Trudno powiedzieć, ilu Łańcucian wyruszyło za kordon, ilu Łańcucian tak naprawdę wzięło udział w tymże powstaniu. Warto tutaj zaznaczyć, że powstanie listopadowe było zrywem mas szlacheckich. Nie wszyscy pochwycili wówczas za broń. Dopiero w późniejszym okresie zaczęła rozwijać się świadomość narodowa. Uczestnikiem tamtych wydarzeń z Łańcuta bez wątpienia był tutejszy mieszczanin Franciszek Peszko, który być może do powstania nie ruszył sam, ale z grupą kilku osób, osób równie mocno przejętych losami kraju, jak i on. Wydaje się, że ta grupa jednak nie była zbyt liczna z bardzo praktycznego względu. Mianowicie w roku 1831 w Łańcucie doszło do epidemii cholery, która prawdopodobnie wielu chętnych do wzięcia udziału w walkach w owym czasie zatrzymała tutaj na miejscu. Powstanie, proszę Państwa, upadło wraz z kapitulacją Warszawy. W roku 1831 wówczas całe cywilne kierownictwo, a także część wojska przekroczyło granicę pruską i udało się na emigrację. Upadek powstania, w ogóle powstanie listopadowe, wzmogło ucisk także w innych zaborach. Także bardzo mocno skutki tegoż powstania odczuli mieszkańcy Galicji, w tym rzecz jasna Łańcucianie. Zaczęło się ograniczenie autonomii królestwa, no i zaczęły się też represje wobec ludności, która poza granicami królestwa mieszkała.
Po powstaniu listopadowym zaczynają bardzo intensywnie zawiązywać się różnego rodzaju tajne spiski, tajne organizacje. Po 1840 w Galicji taką wiodącą organizacją jest Towarzystwo Demokratyczne, które w Łańcucie, co ważne, zyskuje wielu zwolenników. Bardzo radykalny społeczny program tegoż towarzystwa podobał się łańcucianom. Łańcucianie chętnie w tę działalność spiskową się angażowali. Ponieważ zebrania były tajne ze względu na stały dozór policji, która oczywiście tępiła wszelkiego rodzaju przejawy patriotyzmu, trudno dzisiaj powiedzieć o szczegółach tej działalności i o tym, co tak naprawdę działo się w zakresie działalności spiskowej. Niemniej jednak mamy kilka informacji, które rzucają jakieś światło na tę ówczesną sytuację. Takim działaczem spiskowym w Łańcucie był przyszły twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz, który w roku 1845, mieszkając już co prawda w Rzeszowie, został zaprzysiężony jako agent Towarzystwa Edwarda Dębowskiego. Natomiast wcześniej, od 1836 roku, przebywał w Łańcucie. Odbywał tutaj praktykę w aptece prowadzonej przez miejscowego mieszczanina Antoniego Swobodę. I wiadomo, że już w trakcie swojego pobytu w Łańcucie, a zaznaczam, że wówczas był nastolatkiem, działał w różnego rodzaju organizacjach spiskowych, organizacjach patriotycznych. Przyjaźnił się z przywódcą tutejszych rewolucjonistów, czyli Aleksandrem Tarłowskim, który był uczestnikiem również wcześniej powstania listopadowego. Pod koniec pobytu Łukasiewicza w Łańcucie, czyli w roku 1840, policja zaczęła likwidować te spiski, wpadła na trop spiskowców i zaczęły się tutaj problemy. Wówczas aresztowany został Aleksander Tarłowski. Oczywiście podejrzenie padło też na Ignacego Łukasiewicza, a także na malarza zamkowego Karola Chodzińskiego i miejscowego kominiarza Franciszka Maurera. Ci wszyscy panowie byli przesłuchiwani. Ostatecznie trafili do więzienia. Do więzienia trafili tuż przed wybuchem Powstania Krakowskiego w roku 1846. Oczywiście to mocno pokrzyżowało ich plany, dlatego że łańcucka grupa spiskowa chciała wspomóc oddziały, które walczyły w Rzeszowie. No, wydaje się, że to aresztowanie i pokrzyżowanie tych planów ocaliło region łańcucki od rabacji chłopskiej, dlatego że Powstanie Krakowskie tak naprawdę przekształciło się później w rabację chłopską, która wiadomo, jakie miała skutki. Ignacy Łukasiewicz, przebywając już tutaj w Łańcucie, utrzymywał liczne kontakty z działaczami niepodległościowymi. Jedną z takich postaci był Gabriel Danielewicz, który w latach 40. prowadził swoją działalność, za co zresztą zapłacił bardzo wysoką cenę. To była cena dwukrotnego więzienia. O poczynaniach tego człowieka nie wiadomo zbyt wiele. Wiemy na pewno, że brał udział w zamachu na proaustriackiego burmistrza w Pilźnie. Wiemy, że w swoim domu dawał schronienie wielu emisariuszom. Zresztą powstania jak gdyby odbywały się przy wsparciu emisariuszy, którzy mieli, czy też związki te spiskowe zawiązywały się przy wsparciu emisariuszy, którzy mieli ogromne doświadczenie polityczne i organizacyjne. I Gabriel Danielewicz, który wymieniał patriotyczną literaturę z Ignacym Łukasiewiczem, po 1850 roku trafił do Łańcuta. Osiedlił się tutaj jako kupiec, natomiast w latach 70., co istotne, przez pewien okres czasu pełnił funkcję burmistrza miasta. Był rzecz jasna narażony cały czas na represje. Łukasiewicz podobny również czuł się zagrożony ze względu na prowadzoną przez siebie działalność. No, mimo pewnych trudności, mimo tego, że tej działalności towarzyszyły przesłuchania, rewizje, że groziło za to więzienie. Jak widać, te osoby z łańcuchem związane do tego więzienia trafiały. To tak naprawdę w dążeniu o niepodległość się nie poddawano. Kolejną nadzieję dla sprawy polskiej, dla państwa polskiego niosła kolejna rewolucja, która przetaczała się przez całą Europę. Była to Wiosna Ludów, która rozpoczyna się w roku 1848. Wówczas wiele grup społecznych wystąpiło przeciwko ówczesnej władzy, domagając się przede wszystkim demokratyzacji władzy, ale takim głównym celem, który przyświecał wówczas kolejnym narodom europejskim, była chęć odzyskania niepodległości i oczywiście walka z obcą tyranią. Mówiąc o osobach związanych z Wiosną Ludów, a pochodzących, może nie tyle pochodzących, co mieszkających w Łańcucie, to tutaj nie sposób pominąć Jana Nepomucena Dyszkiewicza. To był człowiek, który zaangażował się w tę działalność
zaangażował się w tę rewolucję, był bibliotekarzem zamkowym i w Łańcucie stanął na czele Rady Narodowej. Ta Rada Narodowa, proszę Państwa, była filią lwowskiej, Centralnej Rady Narodowej. Lwów był takim głównym ośrodkiem działania tejże rewolucji. To, co było charakterystyczne dla Galicji, jeżeli mówimy o Wiośnie Ludów, to to, że ona, te wystąpienia ludności znalazły wyraz w formie takich demonstracji. I głównym ośrodkiem był właśnie Lwów, ale też Kraków. Rada Narodowa, którą kierował Jan Nepomucen-Deszkiewicz, no, zbierała się zazwyczaj w bardzo konkretnych potrzebach. Nie wiadomo, w którym momencie dokładnie powstała, nie wiadomo też, gdzie miała siedzibę. Wiemy, że tym obradom, tym spotkaniom na pewno towarzyszyły konflikty i pewne trudności. Chociażby z tego względu, że Jan Nepomucen-Deszkiewicz znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Łańcuccy oficjaliści no, byli ludźmi, którzy zachowali dystans do tejże rewolucji i krytykowali Nepomucena za to, że przyłączył się do tych wydarzeń. On sam natomiast starał się wszystkich pogodzić, bo z jednej strony rozumiał ludzi, rozumiał lud, rozumiał wszelkie ich problemy, z drugiej strony starał się nie występować też przeciwko ziemiaństwu. Łańcuccy oficjaliści nazywali go komunistą, natomiast jego działalność w okresie Wiosny Ludów, a także w późniejszym okresie była bardzo intensywna i pożyteczna, ponieważ wiele publikował, wygłaszał takie, organizował spotkania i wygłaszał pewne przemowy do mieszczan, w których propagował zgodę narodową, w których propagował też wsparcie dla tych narodów, które podobnie jak Polska również dążyły do niepodległości. Trwałym osiągnięciem Wiosny Ludów, czyli rewolucji, która ostatecznie upada, jest przede wszystkim, mówię tutaj o Galicji, uzyskanie jest uwłaszczenie chłopów. Chłopi wówczas zostali zwolnieni z paliszczyzny, więc to był wielki sukces tamtych wydarzeń. Natomiast do wszelkich tutaj stawianych w trakcie tej rewolucji postulatów powrócono ponownie dopiero w latach 60., na początku lat 60. wieku XIX. To jest taki czas, kiedy sytuacja zaczęła bardzo mocno zmieniać się w Austrii i wówczas społeczeństwo zaczęło wywierać kolejne naciski, nowe naciski na władzę. Przede wszystkim dla Galicji kluczowe było to, że zaczynały w gminach powstawać samorządy, a także powołanie Sejmu Krajowego. Sejm zaczął obrady w roku 1861 i niestety te obrady w niedługim czasie zostały przerwane z powodu wybuchu kolejnego powstania, tym razem powstania styczniowego, które rozpoczęło się w roku 1863. Przed powstaniem styczniowym Polacy stanęli przed wielkim dylematem. Z jednej strony mieli do wyboru albo współpracę z zaborcą i tym samym uzyskanie pewnych ulg, albo też stałe dążenie do niepodległości. Tą pierwszą opcję wybrało niewielu, pozostali nie zrezygnowali z tych marzeń o wolnej Polsce. Natomiast samo powstanie, które podobnie jak powstanie listopadowe wybuchło w Królestwie Polskim, poprzedzone było licznymi demonstracjami w Warszawie. Demonstracjami, które były no, krwawo tłumione przez władze. Łańcucianie, podobnie jak w przypadku powstania listopadowego, postanowili wesprzeć swoich rodaków, przy czym w odniesieniu do tych wydarzeń mamy już znacznie więcej informacji i wiemy, że znacznie liczniejsza grupa z Łańcuta i regionu łańcuckiego wyruszyła wówczas za Korwę. Jak wyglądała ta pomoc? Oprócz tych, którzy wsparli w sposób czynny w walce powstańców, była w naszym mieście spora grupa ludzi, która zajmowała się przechowywaniem, przemycaniem broni, czy też pomocą powstańcom w przedzieraniu się przez jakiś trudny teren. Do tej grupy zaliczał się chociażby późniejszy burmistrz Jan Cednarski, który pełnił rolę takiego przewodnika. Natomiast mówiąc o przechowywaniu i przemycaniu później broni, ta broń była magazynowana w kilku punktach na terenie miasta. Jednym z nich była cukrownia na terenie folwarku dolnego, czyli w miejscu, gdzie dzisiaj mamy fabrykę wódek. Dokładnie w fundamentach tego obiektu znajdowała się na początku wieku XIX cukrownia, niewielka fabryka położona z dala od centrum. Tam gromadzono broń dla powstańców styczniowych. Niestety po rewizji ta fabryka została zamknięta i zamieniona na koszary. Często zdarzało się tak, że
również żołnierze armii austriackiej, ci stacjonujący tutaj w Łańcucie, uciekali do powstania, przyłączali się do powstania. Jednak rzeczywistość wyglądała zgoła inaczej, dlatego że pułkownik Willis, który stał na czele łańcuckich huzarów, tłumił wszelkie odruchy narodowo-wyzwoleńcze. To on odpowiadał za rewizję, za przesłuchania i tak naprawdę każda osoba podejrzana była przez niego przesłuchiwana, a najliczniejszą grupę w owym czasie, w latach 60. stanowili łańcuccy oficjaliści. Mówiąc o pomocy w czasie powstania styczniowego, ta pomoc była bardzo złożona. To tutaj warto zaznaczyć, że Łańcut znalazł się w trzeciej linii lazaretów, czyli tutejszy szpital miał obowiązek przyjęcia do dłuższego leczenia rannych powstańców styczniowych. Ten szpital znajdował się niedawno w dzisiejszym klasztorze sióstr Boromeuszek przy ulicy Parnej. Został założony przez Józefinę Potocką i był szpitalem ordynacji, a więc w założeniu on miał leczyć chorych, czy też w ogóle niezdolnych do pracy pracowników ordynacji, byłych pracowników ordynacji. Ponieważ jego powstanie zbiegło się w czasie z wybuchem powstania styczniowego, no z wiadomych względów, ze względu na sytuację polityczną, ten szpital, pierwszymi pacjentami tego szpitala byli właśnie ranni powstańcy styczniowi. Natomiast osobą, która opiekowała się nimi, która ich leczyła, był dr Kazimierz Krańczyński, który w Łańcucie też oczywiście został pięknie upamiętniony. Powstańców styczniowych z Łańcuta, z terenu łańcuckiego było znacznie więcej, o czym świadczy fakt, że po zakończonych działaniach założyli oni tutaj koło kombatanckie. No i co ciekawe, po powstaniu styczniowym wielu jego uczestników znalazło w Łańcucie po prostu schronienie. Tak jak Jan Nepomucen Deszkiewicz, uczestnik powstania listopadowego, właśnie w Łańcucie schronił się po tamtych wydarzeniach, tak i Filip Samra-Kahane, czy też Marcin Schulze-Schulzer. To są te postaci, które przyjeżdżają tutaj do naszego miasta i tutaj rozpoczynają nowe życie, zresztą bardzo intensywnie angażując się w życie społeczne, bo obydwaj byli współzałożycielami chociażby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół czy Stowarzyszenia Mieszczan Gwiazda. W walce o wolną ojczyznę nie ustawano. Po raz kolejny zaczęto o tym myśleć tak intensywnie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to w poszczególnych miastach, miasteczkach, wsiach zaczęto organizować różnego rodzaju organizacje o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. Pierwsza w Galicji taka narodowościowa organizacja powstała w Lwowie w roku 1865. To był klub sportowy, który potem został przekształcony w Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. I tutaj bardzo ważną rolę właśnie w samym Łańcucie odegrał tenże Sokół, którego gniazdo założono tutaj w roku 1891. Na spotkanie założycielskie, które odbyło się w sali starostwa, przybyli miejscowi urzędnicy, przybyli nauczyciele, przybyli też księża. Pierwszym prezesem wybrany został dr Walenty Szpuner. Natomiast jeżeli chodzi o samą działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, to ona wychowywała w duchu patriotycznym przede wszystkim poprzez kulturę fizyczną, ale nie tylko. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół prowadziło szeroko zakrojoną działalność kulturalną, chociażby poprzez prowadzenie teatru, poprzez prowadzenie biblioteki, chóru, poprzez organizację wieczorków, odczytów, no i też organizację świąt narodowych w mieście. A więc bardzo mocno wpływało na świadomość narodową, zarówno mieszkańców, jak i mieszkańców samego miasta, jak i powiatu. Z biegiem czasu, kiedy w Galicji zaczęło powstawać wiele organizacji paramilitarnych, władze naczelne Sokoła również zobligowane zostały do powołania do życia takich organizacji zbrojnych i w ten oto sposób w 1912 roku powstały polowe drużyny sokole. Polowa drużyna Sokola powstała w Łańcucie już w 1912 roku. Zaczęła się szkolić wspólnie z drużynami bartoszowymi, a także drużynami skautowymi. Drużyny bartoszowe i skautowe w Łańcucie również w 1912 roku rozpoczęły swoją działalność. Drużyna bartoszowa łańcucka powstała dwa lata później, aniżeli te, które zaczęły powstawać w okolicznych wioskach. Była oczywiście organizacją paramilitarną o charakterze narodowym. Podobnie jak Sokół skupiała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. No i prowadziła szeroko zakrojoną działalność taką wojskową, ale też kulturalną. Mówiąc natomiast o
ruchu skautowym, on działał przy gimnazjum, przy gimnazjum realnym. Powstały w jego obrębie działały dwie drużyny. Pierwsza, nosząca imię Tadeusza Rejtana, cieszyła się tak dużą popularnością, że w końcu powołano drugą imienia Romualda Traugutta. Oczywiście ta młodzież, głównie młodzież klas starszych, otrzymała wyposażenie w taki sprzęt biwakowy. Ta młodzież brała udział w różnego rodzaju szkoleniach, no i przygotowywała się, oczywiście wychowywana była w takim duchu patriotycznym. Ten program patriotyczny był bardzo bogaty. I w końcu przyszedł rok 1914. Na przełomie lipca i sierpnia ogłoszona została mobilizacja. Łańcuchcy rezerwiści zostali odesłani do Rzeszowa i włączeni do tamtejszych pułków piechoty. Natomiast ochotnicy, którzy nie zostali objęci mobilizacją powszechną, przybyli do Łańcuta i zostali zakwaterowani w budynku sokołu. Zakwaterowanych zostało tutaj około 120 osób. Taką jednostką, która czuwała nad organizacją tych ludzi, był Powiatowy Komitet Narodowy, który wyposażył ich oczywiście w odpowiedni sprzęt. Oni poddani zostali też odpowiedniemu szkoleniu wojskowemu, a następnie wysłani do Lwowa celem wcielenia do Legionu Wschodniego. Ten legion, który niebawem został rozwiązany, sprawił, że ci legioniści do Łańcuta wrócili i tylko 25 osób zostało następnie odesłanych do Krakowa. Trwała już wojna. W Łańcucie pierwsza wojna światowa była bardzo trudnym okresem dla mieszczan. Już na początku, już we wrześniu, mieszczanie dowiedzieli się o tym, że do granic miasta zbliżają się Rosjanie. Łańcut w czasie pierwszej wojny światowej dwukrotnie doświadczył inwazji rosyjskiej. Pierwszy raz Rosjanie wkroczyli tu 14 września 1914 roku. Trzeba przyznać, że ich polityka wobec mieszczan była dość łagodna. Oni co prawda zniszczyli już następnie kilka budynków, niemniej jednak nie ingerowali w życie mieszkańców. Nie założyli tutaj też własnej administracji, wprowadzili tylko takiego agenta tajnej policji, który obserwował, co dzieje się w mieście i zbierał informacje na temat tutejszego życia politycznego i paramilitarnego. A ponieważ znaczna część mieszczan, w tym oczywiście urzędników i władz miasta, opuściła miasto, zawiązał się tutaj taki komitet obywatelski i tymczasowy zarząd miejski z doktorem Walentym Szpunarem na czele. Mniej więcej po miesiącu Rosjanie z miasta wyszli. Oni, przybywając tutaj, to też chciałam o tym wspomnieć, zakwaterowali się na terenie zamku, ale też zajęli na swoje potrzeby wszystkie szkoły. I w czasie pierwszej wojny światowej, o czym też warto nadmienić, szkoła sióstr Boromeuszek przy ulicy Grunwaldzkiej zamieniona została w szpital, w taką doraźną stację opatrunkową, gdzie przyjmowano rannych żołnierzy, którzy byli oczywiście opatrywani przez siostry. Natomiast lekarzem, który opiekował się tymi rannymi żołnierzami, był lekarz pełniący funkcję naczelnego lekarza wojskowego, czyli dr Jan Fleszar. Wracając do Rosjan, kiedy wyjechali z miasta, ponownie pojawiły się tutaj władze starostwa, no i oczywiście do miasta wkroczyli Austriacy. Trwało to miesiąc, bo po kolejnym miesiącu Rosjanie ponownie do miasta wkroczyli, przebywając tutaj do maja roku 1915. I tak naprawdę dla mieszkańców w tym momencie, późną jesienią, zaczął się bardzo trudny czas. Ja pomijam fakt, że brakowało podstawowych środków do życia. Oczywiście największym problemem był brak pożywienia. Co gorsze, w 1915 roku zapanowała tutaj epidemia ospy. Dokonano oczywiście generalnego szczepienia, odpowiadał za to dr Jan Schwarz. No niemniej jednak ta epidemia pochłonęła wiele żyć, także sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz trudniejsza. Kiedy w maju Rosjanie wycofywali się z Łańcuta, zniszczyli wiele obiektów. Państwo na tych planszach będziecie mieli okazję zobaczyć, które to obiekty uległy wówczas dewastacji. Część budynków została zniszczona przez z kolei wkraczających wówczas do miasta Niemców. Sytuacja była naprawdę trudna. Jej starał się zaradzić ówczesny zarząd miejski, a konkretnie Rada Przyboczna, która powołana została w miejsce dawnej Rady Miasta. Na jej czele stanął Jan Stanisław Cetnarski, który właśnie w czasie wojny pełnił funkcję gospodarza tego miasta, który no, stanął przed bardzo trudną sytuacją, ponieważ musiał zadbać o to, aby mieszkańcy po prostu nie umarli z głodu, dlatego że oni stanęli
w obliczu głodu i takiej wszechogarniającej biedy. Co ciekawe, przedmiotem obrad Rady Miejskiej w czasie I wojny światowej staje się kwestia zniszczonych ubrań i butów. To też pokazuje ogromny dramat mieszkańcom. Brakowało tak naprawdę wszystkiego, co pozwalało na godne życie. No, kiedy wojna powoli się kończyła i kiedy wiadomo było, że niepodległość jest coraz bliżej, zaczęto przystępować do wdrażania Nowego Ładu. Już 31 października 1918 roku w Łańcucie zebrała się Rada Powiatowa z dotychczasowym starostą Adamem Balem na czele. Obrady tej rady były bardzo burzliwe, chociażby z tego względu, że dyskutowano na temat bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Jeden wniosek, jaki wynikał z tego spotkania, był taki, że jest to ostatnie posiedzenie rady w kraju, w państwie austriackim. I taką kluczową postacią, która odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, jest ówczesny komisarz starostwa, dr Tadeusz Spis, który prosto z obrad tej rady jedzie do Krakowa po wskazówki dotyczące tego, jak organizować tę nową rzeczywistość. Ponieważ w Krakowie takich wskazówek nie uzyskał, dlatego że nie było jeszcze centralnej władzy, dlatego że panował ogromny chaos, zdał sobie sprawę z tego, że tak naprawdę organizowanie samorządu należy, trzeba zrobić we własnym zakresie. Po kilku dniach we współpracy z kolejną wielce zasłużoną osobą, czyli z Bolesławem Żardeckim, przystąpiono do powoływania nowych władz, a także do zapanowania nad bezpieczeństwem, bo to jest taki bardzo trudny czas, kiedy w ludziach było dużo emocji, kiedy ludzie byli wolno zdemoralizowani. Teraz, aby nie dopuścić do anarchii i utrzymać się miasto w jakimś ładzie, porządku, to trzeba było bardzo szybko podjąć konkretne kroki. Stąd też powołana została tutaj Rada Narodowa. W jej skład weszło wielu zasłużonych mieszczan, m.in. Konstanty Danielewicz. Rada Narodowa realizowała decyzję Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Była takim organem naczelnym, wyposażonym w moc ustawodawczą. No, z czasem oczywiście zaczęto organizować sam samorząd. Zanim jeszcze o tym opowiem w paru zdaniach, chciałabym tutaj powiedzieć o takim krajobrazie miasta tuż po wojnie, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mianowicie przez Łańcuch przetaczały się ogromne grupy żołnierzy, głodnych, obszarpanych żołnierzy, których widok budził niemalże grozę. To byli głównie żołnierze rosyjscy, ale też jeńcy. Dużym utrapieniem była na pewno biedna ludność wiejska, która dopuszczała się tutaj rabunków. No i byli dezerterzy armii austriackiej, którzy szukali schronienia, którzy mieli schronienie w okolicznych lasach i którzy po odzyskaniu niepodległości próbowali stanowić własne prawo. Przy tym bardzo często napadając na posterunki, na kolej, na pocztę, na koszary, po to by uzyskać broń. Więc robiło się tak naprawdę bardzo niebezpiecznie. Pomimo tego, że Polska odzyskała niepodległość, tutaj wiele spraw wymagało jeszcze uregulowania. Rada Przyboczna, która złożyła dymisję, powołana została nowa rada. Nowa rada wybrała burmistrza, który tutaj pięknie określony został mianem burmistrza niepodległości. To Jan Pelc, który został jednogłośnie wybrany nowym burmistrzem już w niepodległej Polsce. On oczywiście stanął przed ogromnym dylematem, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami. To z jego inicjatywy w Radzie powołanych zostało szereg komisji, które miały zaradzić tym bieżącym problemom, z których oczywiście największym był kwestia braku pożywienia. No i z czasem powoli, małymi krokami wychodzono z tych trudności i próbowano odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Starostą natomiast został Spis, Tadeusz Spis, dotychczasowy komisarz starostwa, to on przejął rządy po Adamie Balu. Natomiast sam Adam Bal złożył rezygnację po rozmowie z Bolesławem Żardeckim. Natomiast jego usunięcie z urzędu, proszę Państwa, dokonało się bez użycia siły. Wyglądało to w ten oto sposób, że ściągnięto szyld z budynku starostwa, szyld CK Starostwo i bez ani jednego słowa położono go na biurku starosty. Starosta natomiast bez ani jednego słowa wyszedł z tego urzędu. Tak zakończyło się panowanie austriackie nad Łańcutem. Dużą rolę odegrała też młodzież, która niszczyła wszelkie ślady władzy austriackiej. Ponieważ był ogromny problem z porządkiem publicznym, powołano też taką tymczasową milicję, a także oddział wojskowy,
Na miasto wysłano patrole, które pilnowały porządku i w ramach tego oddziału wojskowego, który powstał z inicjatywy nowego starosty Tadeusza Spisa, działały dwa oddziały. Oddział żandarmerii konnej i oddział żandarmerii pieszej. Tym oddziałem żandarmerii konnej dowodził koniuszy ordynacji, czyli Harry George Picton, który dzięki swojej brawurze rozbił kilka band, które szły już w owym czasie, czyli pod koniec 1918 roku na Łańcut. A więc udało się Łańcut ochronić przed napaścią tych ludzi bardzo mocno wycieńczonych po prostu wojną, zdemoralizowanych i głodnych. I jeszcze jedna kwestia. 11 listopada, Dzień Odzyskania Niepodległości, dzień bardzo radosny. W Łańcucie 11 listopada 1918 roku odbył się wiec. Do Łańcuta przyjechała ludność z okolicznych wiosek, która miała dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja. Ten wiec o mało nie przerodził się w zamieszki miejskie, o mało nie przerodził się w wielką tragedię, dlatego że ci ludzie pozbawieni podstawowych środków do życia, zmęczeni wojną, w pewnym momencie zaczęli szturmować wszystkie sklepy i magazyny. Udało się zapobiec tragedii i powstrzymać tę ludność. Ale to też pokazuje, jaki wpływ na mieszkańców miasta i powiatów miały tamte bardzo trudne i bolesne wydarzenia. Sytuacja zaczęła normować się dopiero wiosną 1919 roku. W Łańcucie powołano wówczas oddział Policji Państwowej. W Łańcucie właśnie wówczas zaczął działać w pełni zatwierdzony już samorząd. No i cóż, tak naprawdę mieszczanie musieli nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, na którą tak naprawdę bardzo długo czekali, którą to nie ulega wątpliwości okupili krwią. To tak woli wstępu, krótkiego wstępu do tej wystawy. Bohaterów tamtych wydarzeń, walk o niepodległość możecie Państwo poznać właśnie w oparciu o poszczególne plansze. A mi nie pozostaje nic innego, jak oddać głos panu burmistrzowi. W tej kadencji myślę, że część z Państwa to zauważyła albo zauważy w najbliższym czasie, bo to, co powiedział Michał, te działania, które w tej chwili są kontynuowane i były podejmowane, na pewno będą kolejne pomysły i będziemy realizować, to nie tylko i wyłącznie inwestycje, nie tylko i wyłącznie to, co dzisiaj na ulicach widać, koparki, masę różnych remontów, przewodów, które się odbywają w mieście, ale również nie zapominamy o historii. O tym, dlaczego tutaj jesteśmy, o tym, kto to miasto tworzył, o tym, jaki wielki wkład w historii tych ludzi, między innymi wymienionych dzisiaj przez panią Joannę, ale i przy różnego rodzaju okazjach, również wśród honorowych obywateli miasta Łańcucha. Osób, które stworzyły to miasto, osób, które doprowadziły do tego, którą możemy sobie dzisiaj w miarę komfortowych warunkach żyć i dążyć do tego, żeby kolejne działania samorządu miasta Łańcuta były realizowane, żeby żyło nam się jeszcze lepiej, żebyśmy w bardziej godnych warunkach, coraz bardziej cywilizowanych, coraz bardziej sprzyjających zamieszkaniu w tym mieście, mogli te zadania realizować. I począwszy od remontu cmentarza ukraińskiego razem z ambasadą ukraińską, cmentarza żydowskiego, w pierwszym etapie wczoraj dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy środki finansowe, to w sumie najwyższe w Polsce ze wszystkich instytucji, które złożyły wnioski na drugi etap remontu cmentarza żydowskiego przy ulicy Krogota. Remontu naszego cmentarza komunalnego i wielu działań, które już się do tej pory wydarzyły, bo została wyremontowana droga i kupiliśmy kolejną działkę, żeby były miejsca do pochówku w terenie przylegającym do cmentarza. Za chwilkę jeszcze myślę, że do Wszystkich Świętych uda się zrobić oświetlenie tej głównej alejki, czego też do tej pory na cmentarzu nie było. Została wymalowana kaplica z zewnątrz, od środka, dzwonnica. Trwają remonty w tej chwili toalet pod kaplicą i między innymi też został zakupiony nowy samochód dla zakładu pogrzebowego. Szereg różnych działań, nie tylko takich dużych jak
12,5-milionowa inwestycja dotycząca strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Polnej, bo może nawet nie każdy z Państwa wie, nie był, nie widział tego, że taka ogromna inwestycja się w tej chwili realizuje. Już za torami od strony Krzemienicy, przez remonty dróg i budowę boisk, wiesz, szereg różnych zadań, które realizujemy. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, kto to miasto tworzył. Nasi poprzednicy muszą być zawsze wyceniani przez władze. Czy będę ja, czy będą kolejni burmistrzowie, to należy zawsze o tym pamiętać i ogromną wagę i z szacunkiem przykładać do tej historii, która wiąże się z naszym miastem. I sam pomysł stworzenia tej dzisiejszej wystawy, ale i w ogóle całego tego działania, o którym Michał opowiadał, wniosku, który był złożony w łańcuchu drogi do niepodległości, to jest kolejny element, który ma docenić, ma pokazać to, jaki był łańcuch, jacy tutaj żyli ludzie. Ja po jednym z pogrzebów, na którym byłem kilka tygodni temu na tej starej części cmentarza naszego komunalnego, wziąłem sobie taki punkt honoru, żeby też zdobyć środki i żeby został w końcu wyremontowany. I ze względu na tych burmistrzów, o których dużo mówili, którzy mają swoją drogę też w Łańcucie, o braciach Sotnarskich, żeby ten grobowiec został w końcu wyremontowany i żebyśmy się nie wstydzili tego miejsca, jak on w tej chwili wygląda. Bo mnie osobiście jest wstyd, że przez tyle lat nikt do tego grobowca nie znalazł jakichś środków finansowych i chęci, żeby doprowadzić go do godnego stanu, do takiego stanu, który będzie świadczył o tym, że faktycznie miasto Łańcuch, mieszkańcy, samorząd miasta Łańcucha doceniają wkład pracy i to, jak pracownicy rozbudowali, przebudowali wręcz Łańcuch. Ale to też tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, co wyglądamy i wielu działań, które już do tej pory były realizowane, na pewno byśmy nie zrobili, gdyby nie jedna osoba. Pani Joanna Kruz, która swoją przeogromną wiedzą, ja zawsze tutaj kolegom mówię, że gdybym czytał 50 lat te różne książki, to na pewno się tego nie nauczył i mówię to z całą odpowiedzialnością, bo to trzeba mieć dar, trzeba mieć to coś, czym się da z taką lekkością, z taką finezją wręcz opowiadać o tej przyszłości naszego miasta. I ja myślę, że każdy z Państwa ma takie odczucie, że ja przynajmniej tak uważam, że Państwo podzielacie to zdanie, że osoby, która miała najlepszą wiedzę historyczną na temat miasta Łańcucha, w Łańcucie w tej chwili nie ma, jak Pani Anna. I ja bardzo się cieszę, że chce Pani Anna z nami współpracować, że pomaga nam w tworzeniu tych kolejnych różnych fajnych rzeczy, które robimy związane z historią naszego miasta. I ja bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję i proszę o jeszcze, a być może, bo to czas szybko płynie, jeszcze zostanie Pani Dyrektorem Muzeum Zamku w Łańcucie, to ta współpraca będzie jeszcze lepiej wyglądała. Takie ludzie mieli jeszcze szersze pole do współpracy niż w tej chwili. Witam Państwa bardzo, nazywam się Kamil Herzi. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, może grupą pasjonatów historii. Przed Państwem chcemy zaprezentować mundurowanie, wyposażenie oraz sprzęt z tamtego okresu, czyli 1914-1920. Ja na sobie mam mundur austro-węgierski, jak widać, który, jak Pani wcześniej wspomniała, wojska akurat ustacjonowały. Na sobie mam przez tę ładownicę do Malnichera, do tego też oczywiście pas z kozłem austro-węgierskim, taka też czapka typowa dla Austro-Węgrów, gdzie miała na sobie, jak to sobie nazywamy też, bączki, jest FJ1, czyli Franciszek Józef I. Często na czapkach do pokoju przyczepione takie różne kapeny, które oznaczały, no, bardzo się tu lubowali, czyli bardzo się pokazywać. Na przykład spędzone święta w 16 roku, albo kawałek pocisku, który był doczepiany jako na przykład jakieś wspomnienie z danego miejsca, albo też z pola bitwy. Na sobie też mam taki przykładowy chlebak, który, jak Państwo się domyślają, służył dosłownie do wszystkiego, to co żołnierzowi przydało, tak? Czyli co? Żywność między innymi.
amunicję chowano tutaj. Najważniejsze, co druga rzecz, to była oczywiście manierka. No i oczywiście karabin, gdzie było do wyboru. Może o tym karabinie powiem później. Nie mamy ze sobą karabinu typu Mannlicher, bo tam jest zamek dwutaktowy. Co to znaczy? Jak się ładowało broń, to się robiło do siebie i od siebie ładowało. I w ten sposób można było załadować karabin typu Mannlicher. Tu jest karabin, który znamy do dzisiejszych czasów, ktoś to by nazwał też sztucerem, prawda? Czyli tu jest zasada działania zamka czterotaktowego. Czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy w łóżkę i szczerbinkę i oddajemy strzał. Ale o tym karabinie troszkę opowiem później. Austro-Węgrzy, jak panowali, to był jeden z niewielu mocarstw, które pozwoliło nam, Polakom, utworzyć też jakieś swoje własne jednostki, tak? Mógłbym ci prosić trochę o uzupełnienie. Tu kolega ma na sobie jeszcze płaszcz austro-węgierski. To oczywiście to jest już taka wersja zimowa, ale jakbyś zdjął, pokazał mundur typowo legionowy, jaki był. O, proszę. Niby to samo, ale były też duże różnice. Tak, tu jest dołożone jeszcze kieszonki. Oczywiście troszkę wersja, jak to się mówi, biedniejsza, tak? Bo osoba mówiąca pozwoli na jakieś takie mosiężne dodatki, jak tutaj ja mam u góry. A niestety legioniści, można powiedzieć, że sami kupowali sobie te mundury i sami szyli. Więc każdy starał się oszczędzać jak najbardziej, ale żeby ten swój mundur posiadał, prawda? Więc tutaj, jak widzimy, mamy zastosowane guziki drewniane, były także i metalowe, i wiele, wiele innych i różnych. Do tego, kolega ze sobą też posiadał tak zwany pas oszczędnościowy, tak? Czyli można, jak widać, jest różnica między Austro-Węgrami a legionami. Gdzie już mamy ten pas po prostu na klamerkę i kolega ma ze sobą też ładownicę do tego samego karabinu, co ja, Mannlichera. Tylko już jest wersja późniejsza, czyli już takie, można powiedzieć, podzielone na dwie komory. Tu samo na boku kolega ma też warnet do tego właśnie karabinu. Ciekawostka jest jedna. Po czym poznać? Tak często się też ludzie pytają, ale oczywiście chciałbym to bardziej opowiedzieć. Jak Państwo widzą, każdy nóż kuchenny w domu ma, prawda? Ostrze zawsze jest od dołu. W broni białej, austro-węgierskiej, ostrze mamy w górę skierowane. Więc tak jak nakładamy na bagnet na karabin, tam zawsze ostrze jest skierowane ku górze. Więc po tym łatwo będzie poznać, gdyby ktoś w przyszłości znalazł bagnet, będzie wiedział, że to jest charakterystyczny bagnet do Mannlichera. A o tym bagnecie jeszcze wspomnę później. I do tego, idąc dalej. Czyli region już 12-13 rok. Tutaj pani chyba Joanna, dobrze powiedziałem, wymieniła pewne filmy, które tutaj, jak na przykład Piłsudski, Legiony. No możemy nieskromnie się pochwalić, że sami w tych filmach uczestniczyliśmy, jako właśnie jednostki legionowe. To jest właśnie ten mundur, który ma kolega na sobie. Jak Państwo widzą, koledzy mają różne buty na sobie. Mówię, że wcześniej padło takie pytanie, więc od razu zapodam. To, co kolega ma tak owinięte, to są owijacze. Tutaj. To proszę nie mylić z onucami. Onuce to jest całkiem inna bajka, to tak po naszemu, teraz to by było skarpetki. Po prostu skarpetek nie za bardzo nie było. I takie coś robiło się podobnie, tylko się wiązało wokół stopy i wsadzało w takie wysokie buty. Ale naprawdę trzeba było mieć zawiązek, bo jak się nie miało wprawy, noga była skaratana do zera, aż do krwi. No, ale to tak naprawdę Rosjanie potrafili zrobić najlepiej. I do tego tak. Przechodzimy już do następnych, tak? Mamy tutaj kolegę jeszcze w mundurze. No, może zacznę od Ukraińca. Zobaczycie do mnie tutaj bliżej. Proszę, tu jest armia halicka, tak zwana. To znaczy sprzymierzeńczy Ukraińcy. Wiadomo, każdemu się kojarzy trochę z innymi czasami, teraz się mówi o Ukraińcach. No, kiedy to, jak to może być nasi przyjaciele? No, niestety muszę niektórych powiedzieć tak, że no tak było. Wiem, że więcej jest takich z tych przeciwników, ale kolega na sobie ma mundur tak zwany rosyjskiej imperialnej armii, czyli tak zwanej armii carskiej. Bo w zależności od regionów, każdy miał swoje mundury, tak? Czyli jak powstawało nowe państwo, tak samo jak i my, to my jako Polacy też nie mieliśmy jednolitego mundurowania. Tak naprawdę weszła już w produkcję kurtka wzór 17, ale jak się Państwo domyślacie, w bardzo małych ilościach. Nie starczyło dla wszystkich, więc
20 roku, między innymi podczas walk, można na zdjęciach zauważyć, że jak będzie 20 gości, każdy będzie inny. Ciężko będzie zobaczyć, by jednostka była jednolita. I tak samo mieli i oni problem. Przykładowo, jak oni byli w Galicji, ci z Lwowa i tym podobni, to mieli najczęściej mundury austro-węgierskie, tylko późniejsze. Nie ten mój, tylko będzie w kolorze takim, jak kolega ma spodnie i jeszcze z białymi niciami. Taki może być dla mnie o wiele ładniejszy niż ten. A ci, co byli bardziej ku wschodowi, mieli już wtedy umundurowanie rosyjskiej imperialnej armii. Kolega ma ze sobą tutaj pandory na amunicję dodatkową. Wtedy to było najważniejsze, bo to się najszybciej kończyło. Było różnie, od 30 do 80 sztuk amunicji można było tutaj rzucić w łódkach. Do tego ma ładownicę do karabinu. Jak Państwo pewnie zauważyli, one nie otwierają, bo to jak jesteśmy przyzwyczajeni, że jak otwieramy, to w tą stronę, do siebie. Tylko jak się otwiera amunicję, to jest od siebie. Potem było to zrobione, że jak się wyjmowała amunicję, często się gubiło pojedyncze sztuki czy coś, ona to spadała do rządu i spadała na tą klapkę i wpadała z powrotem do środka. Niby takie to głupie, ale przydatne. I do tego kolega ma ze sobą typowy karabin produkcji rosyjskiej, czyli tak zwany Mosin Nagant. On był używany całą pierwszą wojnę światową i całą drugą. No praktycznie jeszcze w wojnie w Czeczeniu był używany, ale już bardziej jako wersja snajperska. Oczywiście to jest karabin czterotaktowy, czyli raz, o, dwa, trzy, cztery. Patrzymy muszkę i szczelinkę, oczywiście i strzelamy. I po tym można poznać, że to jest karabin rosyjski. A zaraz powiem też o innym. Charakterystyka jeszcze, ile ma barw, może powiedzieć barw ukraińskich, tak? Jak u nas występowały białe, czerwone kokardy, ewentualnie jakieś inne czerwone wstawki, oni mieli różne. Mieli tak, tutaj kolega, żeby odróżnić się od Rosjan, ewentualnie od nas, mieli swoje fryzury. Były w kolorach niebieskich, jak i żółtych. Oczywiście czapka też, tutaj kolega ma rosyjskiej imperialnej armii, ale został otok zmieniony na niebiesko i oczywiście swój, można powiedzieć, herb, czy tak zwanego orła na czapce. Dobra, dziękuję. I teraz idąc dalej, jak już mówimy, może o... albo dojdziemy jeszcze o Polakach, bym powiedział, a potem oczywiście o wrogu bym jeszcze zaczął. I teraz najważniejsze. Tutaj mamy sylwetkę żołnierza Wojska Polskiego, ale już z zaborów innych. Tak, Wielkopolanie między innymi te mundury nosili i wszyscy, co byli z zaborach pruskich tak zwanych. No to już proszę, tu jest mundur M15 wzoru pruskiego. Więc jak Państwo domyślacie, najbardziej popularny w naszych oddziałach. Do tego były ładownice typu Mauser, które już się otwierały, tak jak już wszyscy znamy, tak? I do tego często klamra pruska była, można powiedzieć, szlifowana. Dlaczego? No każdy chciał się w jakiś sposób też odróżnić, więc albo zdejmowano koronę pruską, albo jakieś te bawarskie, takie różne klamry, w zależności od regionu, były zdejmowane albo na nic ich nie było, albo najczęściej przyklejano, doczepiano orzełka ZOL-17. Jak to widać, kolega tylko na czapce, zapomniałem wspomnieć przy koledze przy Legionach, bo ma tam orzełka legionowego, kolega już ZOL-17 orzełka. Ma taką charakterystyczną czapkę. Czy ktoś z Państwa może wie, jak ta czapka się nazywa? Maciejówka, dobrze. A wie Pan może, dlaczego się nazywa? Skąd to się wzięło? Mówiąc krótko, tak historycznie, wzięło się to, że kiedyś handlarze bydłem przyjeżdżali na wioskę, do miasta i sprzedawali bydło. I oni byli nazywani tak zwanymi Maciejami. I była ta czapka. Mieli taką charakterystyczną czapkę. Potem ona została przejęta przez Józefa Piłsudskiego i tak zostały u nas do 20 roku. Potem oczywiście weszły pewne rogatywki. Wojska Wielkopolskie miały takie swoje, nawiązujące trochę do wojen napoleońskich, no ale niestety gdzieś za podziałem nie mam jak Państwu tym razem pokazać. Druga sprawa. Tu jeszcze jest karabin typu Mauser, który oczywiście był dosyć popularnym karabinem. My go nazywamy prześmiewczo z garpusem, z tego względu, że ma takie tutaj przekrzywienie. Bardzo, bardzo dobra broń, która służyła przez całą pierwszą wojnę światową. Potem oczywiście Niemcy podczas II wojny światowej też jej nie zmieniali. Tylko tyle co skrócili, żeby jej przeszkadzała i była chyba najsilniejszą bronią pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Do tej pory w sumie, no nie wiem, czy ktoś z Państwa jest myśliwym,
Ale jak jest, na pewno zna tego typu wersje i wie, że są najlepsze na polowanie. To chyba to jest najważniejsze. Trzeba trochę też o Jowroku powiedzieć, prawda? Więc tu mamy przed sobą kolegę w mundurze już bolszewickim. Ale pewnie znowu ktoś mi zada pytanie, już gość ma to samo co tamten. No tak, no skąd co mieli bolszewicy zrobić? Powiem tak, Trocki i Lenin zrobili w Rosji rewolucję, obalili carat i zaczęła się, można powiedzieć, w państwie totalna demolka. Oczywiście nie wszyscy chcieli wstąpić do tak zwanej Armii Czerwonej, do bolszewików, ale chcieli też z nimi walczyć. Czyli była tak zwana Biała Armia. Tak naprawdę wybuchła u nich taka, jakby można powiedzieć, po naszemu wojna domowa. Dosyć długo to trwało i potem oczywiście jedyne mundury, jakie zostały w Rosji, tylko jedyne jakie były, to oczywiście były rosyjskie imperialne armii, czyli po samym carze. Oczywiście kolega ma tu przy sobie też ładownicę do Mosina, tutaj można spojrzeć na manierkę, no to najważniejsza w sumie z tego wszystkiego, i chleba, który służy, już jest troszeczkę, można powiedzieć, trochę biedniejsza wersja, bo nie tak można powiedzieć, z takiego grubszego materiału. Ale to jest... Różne były, od, tak szczerze, od 0,3 do litra można było coś wrzucić. No, to był, mimo że ma pół litra, jakimś cudem wchodzi tu 0,6 wody. Od razu uczulam, że nie warto pić alkoholu z aluminium, bo mówię najprościej, psują się zęby. Jeszcze może się co innego wydarzyć. Kolega ma sobie też oczywiście czapkę typu rosyjską, znaczy rosyjskiej imperialnej armii, ale ma gwiazdę. Ktoś pewnie zadałby mi chętnie pytanie, dlaczego nie ma młota i sierpa. Młot i sierp wszedł troszkę później, oczywiście przewlekał się między tym symbolem a drugim. Oczywiście ten młot i sierp wszedł w późniejszych czasach, w 1922-1923, ale od 17 roku był ten symbol, czyli młot i pług, który mówił o tym, że to lud, który był zniewolony, przejął władzę i teraz, jak to oni mówili, zaczniemy od siebie, a potem wyzwolimy całą Europę spod panowania panów. I kolejno ze sobą też miał karabin typu most. A teraz taka ciekawostka, już tak na sam koniec bym powiedział, bo to nie da mnie gonić. Chciałem o tych właśnie bagnetach wspomnieć. To jest typowy bagnet tego karabinu typu most. Ja wiem, że często jak ktoś orkę ma i tym podobny, taki bagnet może wykopać. Jedyne, co się po wojnie przydało z tego bagnetu zrobić, ale w dobrym stanie, to przydawało się to ludziom, którzy mieli po prostu jakieś bydło albo konie. No to co można było zrobić? Przeciągnąć ten dywańcuch, bić to ziemi, nam zwierzę nie uciekło. No bo takie to zastosowanie może być czterograniasty bagnet z zakończeniem na śrubokręt. No ewentualnie śrubokręt. Do tego jedna z najstraszniejszych broni I wojny światowej, bo była jedna z takich brutalniejszych, to są oczywiście bliskie spotkania w okopach, to były oczywiście bagnety. Tamto miało taką wadę o tyle, że lubię się często złamać, ten był mocniejszy, ale tu jest już, chciałem pokazać jedną z najciekawszych wersji, to jest wersja saperska. Dlaczego ona jest straszna? Ona ząbki ma w prawą stronę, no to służyło najczęściej do piłowania drzewa i tym podobne i inne rzeczy. Ale na wojnie zdarzali się oczywiście, jak to niektórzy mówią, też i z wyrole, powiem tak okropnie, z przesadą. Ale oni piłowali ząbki w drugą stronę. I wtedy, podczas I wojny światowej, jak złapali z takim bagnetem, gdzie miał ząbki w drugą stronę, takiego człowieka nie zabijali na miejscu. Katowali go, katowali, aż sam umarł męczarnie. Dlaczego? Bo ten bagnet, jak wbił się w ciało człowieka, miał ząbki w drugą stronę, to podczas wyciągania, można powiedzieć dosłownie, wyciągał wnętrzności przeciwnika. I przez to Francuzi czy Brytyjczycy nie odpuszczali ludziom takim, którzy mieli tego typu bagnety. Tutaj mamy też taki coś trochę z krainy wschodu. Tu jest tak zwany kinżał. On bardziej, można powiedzieć, służył do estetyki, ładnie wyglądał oczywiście, ale też oczywiście służył do walki, ale bardziej przez wojska kozackie, ale był też lubiany przez żołnierzy jako estetyczny przedmiot do munduru. Jest bardzo charakterystyczny, na pewno Państwo jak zrobili zdjęcie ogląda, będą widzieć, że goście takie rzeczy też lubią nosić. No i chyba ostatnie rzeczy, które chciałbym jeszcze wspomnieć, bo
papacha, tak zwany, z papacha, która jest zrobiona z tak zwanych karaków. Była bardzo cieplutka, a rozwiązanie tej czapki jest na trzy sposoby i naprawdę bardzo, bardzo fajne. No ale niestety już zim takich nie mamy, nam się to rzeczywiście nie przyda. Tutaj jeszcze mam, oprócz tego, że przedstawiłem Państwu Mosina i Malnichera, i Mausera, chciałem przedstawić króla lub królową okopów. To jest ciężki karabin maszynowy Maxim. Jak się Państwo domyślają, no przepraszam, jest tak zwrócony, musiałem drugą stronę, żeby każdy widział, ale to nie było tak, że na okopach montowano na wprost, żeby do ludzi, jak to się mówi, strzelnice, no wojna była brutalna, to się do ludzi strzelało, nie do tarczy. Jedna zasada obstawienia CKM-u była taka. Jak się postawiło w ten sposób na wprost, to w pojedyncze cele było ciężko trafić. Stawiano po prostu je na rogach okopu. Dlaczego? Dlatego, że jak już szła masa żołnierzy, która szturmowała okop, ona się sklepiała w pewnym miejscu i po prostu na linii strzału mieliśmy po prostu nawet 100 ludzi. I ciągnąć taką serię, i oczywiście najważniejsze była oszczędność na wojnie, tak? Na wszystkim co oszczędzać, nawet na takiej amunicji, po prostu mogliśmy powalić wroga mniejszą ilością strzałów, niż byśmy to zrobili normalnie. Do tego jeszcze tutaj bym chciał zapodać na temat właśnie mundurów pruskich. Tu też mamy gościa w pruskim mundurze. Między innymi maczkowcy używali też, przyszły generał Maczek, czyli też używali tego typu mundury. Jak Państwo widzą, tu mamy takie polskie właśnie wzorniki, właśnie majorek między innymi. I mamy też tak zwane niemieckie hełmy. Ktoś by pewnie na początku powiedział, że to jest niemiecki mundur. No to są Niemcy. No nie, no tak jak powiedziałem, w zaborach było tam ciężko, więc co używali? To co było w magazynach, to było najprostsze. I oczywiście te niemieckie hełmy charakteryzowały się jeszcze jedną rzeczą, gdzie w II wojnie światowej to już zanikło, więc na koniec chciałbym o tym wspomnieć. To jest hełm tak zwany rogacz. Dlatego, że ma tutaj wieczniki trochę o wiele większe. Ale to jest sprawia, one miały jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Okopy były kopane, no powiedzmy 1,5 metra, 2. No ale żeby wystawić, bo zobaczyć co się dzieje, to trzeba było w hełmie, tak? No bo jak był w takiej czapce, jak Rosjanie przykładowo, bo Rosjanie mieli te hełmy francuskie W-15, ale bardzo rzadko, no to wiadomo, strzał głowy był nieunikniony. Ale tutaj na to zakładano dodatkową jeszcze przełbicę, taką można powiedzieć, która była najczęściej ołowiana. Dlaczego? Że podczas wystawiania hełmu, znaczy głowy z nad okopu, jak pas strzał od snajpera od dobrego strzelca wyborowego, pocisk odbijał się. No, czy nie złamał karku? Ciężko powiedzieć, ja tego nie przeżyłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Jeszcze ostatnia może rzecz, tak jeszcze się pokuszę, przepraszam, tak przeciągam. To jest właśnie worek. Jeden powie worek, drugi powie plecak. Ale to jest tak zwany mieszok. Rosyjski plecak, który został wynaleziony jeszcze w czasach powstania styczniowego, listopadowego. Przeciągnął się całą pierwszą wojnę światową, całą drugą wojnę światową, poszedł jeszcze na Afganistan. Nie wiem, czy Państwo wierzą, ale do tej pory jest używany. Jest tak prosty w swojej obsłudze, że aż trudno uwierzyć. Jest. O. Trzymajcie. Ja pokażę jeszcze obsługę tego plecaka. Wydaje się to śmieszne, że chcę pokazać. No niestety mamy pandemię, wiem, że nie mogę kogoś z Państwa wyciągnąć na środek, także nawet z ciekawości mi powiedzieli, jak byście Państwo to zawiązali. Proszę, niby prosta rzecz. Kawałek sznurka i worek. No to wiadomo, tu się zawiązuje, tu się sznureczki, żeby nam fanty nie wypadły. I co teraz zrobić? Najczęściej to widzę, że ludzie tak to przekładają, tak, 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 a jak się to odwiąże i spadnie. Co trzeba było zrobić? To było tak proste, że pierwszy raz, jak to zobaczyliśmy, wszyscy tu stojący, nikt nie wiedział, jak to zrobić. Trzeba było dopiero filmiki oglądać, zobaczyć, jak to goście zawiązują. Myk był tak prosty, że nawet na przyszłość może komuś też to się przydać. Zakładamy w ten sposób na rękę, oplątujemy, przeciągamy tą pętelkę troszkę dalej, zakładamy i mocno zaciągamy. Niech Państwo wierzą, żeśmy nawet 10 kg ziemniaków tu naładowali i nawet nie puścił. Taka, można powiedzieć, błot ciekawostka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. To wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o oficjalną część naszego wernisażu. Także dziękuję serdecznie Państwu za przybycie. Zapraszam.
wszystkich mieszkańców Łańcuta i okolic do zwiedzania wystawy Łańcucian Drogi do Niepodległości, która opowiada historię bohaterów wydarzeń, ważnych wydarzeń, począwszy od powstania listopadowego, aż po wojnę polsko-bolszewicką.